przede wszystkim w imieniu Sprawiedliwych dziękuję bardzo za to spotkanie w tej pięknej sali zamkowej, balowej, która pamięta chwile szczęśliwe i chwile tragiczne dla nas. Wszyscy mówili tak pięknie o Sprawiedliwych, a ja w imieniu Sprawiedliwych muszę powiedzieć niestety o przykrych rzeczach. To znaczy, nie możemy się pogodzić, że ciągle Polacy są szarpani. Zarówno i Polacy, i Polska. To, żeśmy byli źli w czasie okupacji, żeśmy źle robili. Nie możemy się z tym pogodzić. Przecież w każdym kraju są różni ludzie. Dobrzy, źli, obojętni. Tak samo i w Polsce było. W Polsce w czasie okupacji w różny sposób Polacy zachowywali się w stosunku do gehenny Żydów. Jedni współczuli, ale się bali. Inni współczuli, ale nie mogli nic pomagać, dlatego że w każdej prawie rodzinie polskiej był ktoś uwikłany w Polskę podziemną, więc po prostu się bali. Byli również ludzie, którzy uważali, że trzeba pomagać bliźniemu. Obojętnie kto to jest, ale on potrzebuje w danej chwili pomocy. No i to byli ci sprawiedliwi. A byli również ludzie nikczemni, podli, którzy dla własnych majątków wydawali Żydów, okradali i mordowali. Tak było u nas, jak i w każdym innym narodzie, że są ludzie źli i dobrzy. Ale przykro nam jest teraz słuchać, że się uogólnia. Uogólnia się, że mówi się, że wszyscy Polacy mordowali, że Polska w ogóle nikczemnie się zachowywała. Dokąd żyją sprawiedliwi, którzy jeszcze są tą żywą historią z tamtych lat, nigdy się nie możemy z tym pogodzić. Napisaliśmy nawet w naszym apelu, że nie chcemy, żeby jeszcze raz była znowu pisana historia. Przecież ciągle ktoś mąci między nami. Dlaczego? Po co? Przecież my żyjemy ze sobą dobrze. Znamy się, spotykamy się, przyjaźnimy się na przykład. Szczególnie my z dziećmi Holokaustu. Ale przecież Żydzi pomagają nam. Pomagają nam finansowo. Pomagają nam nie tylko finansowo, ale również ostatnio otrzymaliśmy piękny prezent od pana Johna, który znacznie ułatwia nam życie, życie codzienne. Przejechanie gdzieś tam do lekarza w różnych sprawach związanych z naszą pracą, bo my jeszcze, część z nas, jeszcze jesteśmy, jeszcze działamy w życiu. Nie siedzimy w domu, staramy się zrobić coś dobrego, ale nie pozwolimy nigdy na skłócanie nas. My tu dobrze żyjemy. Kto ma w tym jakiś interes, żeby ciągle nas skłócać? To jest okropne, nie możemy się z tym pogodzić. Dokąd będzie ostatni sprawiedliwy jeszcze żył, nigdy się z takimi sprawami nie zgodzimy. Nigdy. Pamiętajcie, sprawiedliwi. I wy w rządzie też pamiętajcie wszyscy o tym, że nie pozwolimy, żeby ktoś nas na górze ciągle skłócał. To jest niemożliwe. My wiemy, ludzie są różni i w różny sposób się zachowują. Ale nie wolno uogólniać, że wszyscy byli źli lub wszyscy byli bohaterami. Dziękuję bardzo.